trawa? Czy to się różni jakoś od trawy, którą, nie wiem, znamy z parków czy z podwórek? Tak, to są inne, znaczy może nie gatunki, ale odmiany też przystosowane do zwiększonej intensywności użytkowania, czy na przykład tak jak tutaj na tą obiekt, na stadion, bardziej dostosowane do warunków zacienienia, więc to jest na pewno inne niż jak w parkach. Cały czas murawa jest przygotowana do meczu. Cały czas mamy taki sam, powiedzmy, schemat pracy jak w innych miesiącach. Może troszeczkę te koszenia są troszeczkę z mniejszą częstotliwością, ponieważ trawa tak szybko nie rośnie, aczkolwiek no, te 2-3 koszenia w tygodniu zachowujemy. Co jest dla Was gorsze? Ulewny deszcz, który zaleje Wam murawę, czy siarczyste mrozy, które mogą zahamować wzrost? Zdecydowanie siarczyste mroże. Ulewne deszcze nie są dla nas problemem. To akurat, bo mamy takie podbudowę na bazie praktycznie czystego piasku, więc nazywamy to tak zwanym sitem. Także te deszcze nie są, powiedzmy, dużym problemem, chociaż częste, długotrwałe i notoryczne deszcze no, powodują warunki wilgotne, a tu już wtedy duża presja chorób, co powoduje słabszą kondycję trawy. Zazwyczaj od razu po meczu odkurzamy boisko z wyrwanej trawy po użytkowaniu. Na następny dzień naprawiamy właśnie z widełkami całe boisko dla 6-8 osób. To jest dzień, dwa przy tym okresie. W okresie takiej fajnej wegetacji, gdzie ta trawa się szybko regeneruje, jest mocna, no to zazwyczaj to zajmuje nam 3 godziny po meczu, a w tym okresie no niestety trzeba poświęcić na to kilka dni. Dodatkowo dosiewamy, staramy się dosiewać te miejsca najbardziej obciążone wcześniej skiełkowanymi na przykład nasionami, żeby przyspieszyć ten proces regeneracji. No i to tyle. I dalej standardowe procedury, czyli podstawowe zabiegi, koszenie, dokarmianie systematyczne według tam harmonogramu jakiegoś nawozowego.